Siedem zborów w Azji. Ci, którzy popierają zasadę niezależności zborów, często podają listy do siedmiu zborów jako dowód słuszności obranego przez siebie sposobu działania. Wskazują na to, że ich zdaniem Pan zwrócił się do każdego zboru z osobna i nie sądził zboru w Efezie za błędy popełniane w Pergamonie czy w Tiatyrze i na odwrót. Z tego błędnie wnioskują, że nie posiadamy odpowiedzialności za to, co dzieje się w innych zborach, lecz jak błędnie twierdzą, że każdy lokalny zbór jest odpowiedzialny za swe własne sprawy bezpośrednio przed Chrystusem, swoją głową. Więc chciałbym się przyjrzeć tej fałszywej nauce i rozważyć, że nie zgadza się ona z całą prawdą Pisma Świętego. Po pierwsze, mogę z pewnością stwierdzić, że Księga Objawienia nie udziela nam wcale pouczeń co do porządku w Kościele, ani nie przedstawia zasad funkcjonowania zborów. Nie jest to celem tej księgi, choć z pewnością jej pierwszych trzech rozdziałów możemy użyć i z jej pierwszych trzech rozdziałów możemy nauczyć się wiele pożytecznych rzeczy co do wytycznych, jakie Bóg daje zborom, które w zasadzie udzielają nam raczej proroczej lekcji historii chrześcijańskiego wyznania. To, aby dowiedzieć się czegoś konkretnego na temat Kościoła i jego porządku oraz zasad postępowania w tym zakresie, musimy sięgnąć po Księgę Dziejów Apostolskich oraz listę apostoła Pawła. Tematy te już przecież rozważałem w poprzednich nagraniach i zauważyłem, że nie znajdziemy nigdzie pouczeń nawołujących do niezależności w działaniu, ani też podobnych praktyk u pierwszych wierzących. Zamiast tego przecież pokazałem ze Słowa Bożego jedność, wspólną odpowiedzialność i kolektywne działanie. Lokalna odpowiedzialność. Nie ulega wątpliwości, że ta lokalna odpowiedzialność jest oczywista. Nie ulega wątpliwości, że prawdą jest, iż każdy miejscowy zbór posiada szczególną odpowiedzialność względem głowy Kościoła Chrystusa za to, co się wewnątrz niego dzieje. Przede wszystkim do sfery jego bezpośredniej odpowiedzialności należy utrzymanie świętości Pana i biblijnego porządku. Dlatego nie ma nic nienaturalnego w tym, że Pan Jezus Chrystus zwraca się do każdego z siedmiu zborów w Azji z osobna i wskazuje, co uznaje w ich postępowaniu oraz to, czego nie może uznać, jako że było to niezgodne z jego świętością i oczekiwaniami. Musimy widzieć całą prawdę, a ta jest nader oczywista. Odpowiedzialność nie kończy się na aspekcie lokalnym. Co oczywiste, jest wspólna odpowiedzialność. Oprócz odpowiedzialności lokalnej istnieje jeszcze zbiorowa odpowiedzialność za zachowanie i podtrzymanie prawdy Słowa Bożego. Wynika to z faktu, że jako wierzący jesteśmy członkami jednego ciała Chrystusa. Każdy miejscowy zbór jest częścią tego jednego ciała, co wyklucza całkowicie ideę ich egzystencji jako zupełnie niezależnych ciał czy wspólnot. Zbór jest jedynie jednostką reprezentującą ciało Chrystusa na ziemi w danym miejscu. Dlatego sprawy całego ciała powinny stanowić przedmiot zainteresowania każdego zboru. Przechodząc konkretnie do tych poselstw, jakie Pan Jezus Chrystus przekazał aniołom zborów w Azji, zauważam, że Pan Jezus Chrystus nie tylko postrzega każdy ze zborów jako odpowiedzialny za swój wewnętrzny stan. Na koniec każdego z listu Pan Jezus Chrystus dodał znane słowa: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zauważ, że Pan Jezus Chrystus nie powiedział: słuchajcie, co Duch mówi do was, lub słuchajcie, co Duch mówi do zboru, lecz co Duch mówi do zborów,
Liczba mnoga wyraźnie wskazuje na wspólną odpowiedzialność i na jedność istniejącą między miejscowymi, to jest lokalnymi zborami. Na przykład w objawieniu 2 rozdział 11 werset. Ho echon us accusato ti to pneuma legeitais ecclesiais. Ecclesiais zgromadzeniom. To pokazuje liczbę mnogą. Ecclesiais, czyli mówi zborom, kościołom. Wierzący w Efezie mieli słuchać uważnie nie tylko tych słów Pana Jezusa Chrystusa, które zwracały się bezpośrednio do nich, lecz zważyć także na to, co Duch Święty miał do powiedzenia wszystkim 7 azjatyckim zborom. Tak samo miała się sprawa z każdym zborem z pozostałych 6. Zgromadzający się w różnych miejscach wierzący mieli słuchać, co Pan Jezus Chrystus mówił do innych zborów oraz do nich samych. Nie mieli być nieświadomi lub obojętni co do aktualnego stanu innych zborów. Każdy miejscowy zbór miał wiedzieć, co Duch Boży, Święty Duch Boży, podkreślał jako złe w każdym ze zborów, za co ponosili wspólną odpowiedzialność. Jeżeli obecne w Tiatyrze zło, które Pan Jezus Chrystus piętnował w tak poważny sposób, nie zostałoby uprzątnięte, to czy zbory w Smyrnie lub w Filadelfii mogłyby przyjmować wierzących z Tiatyry lub polecać swoich miejscowych wierzących serdecznemu przyjęciu przez tych z Tiatyry? Z całą pewnością nie. Takie postępowanie oznaczałoby wyrażenie społeczności i utożsamienie się z tym, co Pan Jezus Chrystus potępił jako złe. Społeczność ze złem zanieczyszcza, złe kontakty psują dobre obyczaje. Apel Pana Jezusa Chrystusa do zwycięzców jest kolejną taką wskazówką. Znanym jest fakt, że Pan Jezus Chrystus zwraca się w każdym z listów ze szczególnym poselstwem do zwycięzców. Czy zwróciłeś już uwagę na to, że czyni to w powiązaniu z wcześniej wymienionymi słowami, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów? Zwycięzcy słuchają głosu Ducha Świętego, Świętego Ducha Bożego i usuwają zło lub odłączają się od Niego. Jeśli zbór nie zamierzałby osądzić siebie samego ze względu na zaistniałe zło i usunąć go, to zwycięzcy, którzy odłączyliby się od niego, byliby jedynymi, z którymi można by utrzymywać społeczność w sprawiedliwości i świętości. Gdyby doszło do sytuacji, w której Pan Jezus Chrystus musiałby usunąć świecznik z Efezu, co zostało przez niego przecież zapowiedziane, w przypadku zatwardziałej postawy i braku gotowości do pokuty, czy można by było zbór efeski uznawać jeszcze za zbór Boży i przyjmować wierzących z niego? Nie, oczywiście, że nie. Jedynie zwycięzcy, którzy odłączyliby się od zła, mogliby być uznawani i przyjmowani do społeczności zgodnie z wolą Boga przez zwycięzców w innych miejscach. Widzimy zatem, że rozważając uważnie i szczerze poselstwa wystosowane do 7 zborów w Azji, nie znajdziemy w nich podstaw do popierania złej doktryny o niezależności zborów. Jest to w istocie satanistyczna nauka, głębie szatańskie, które rozlały się po różnych okolicznościach, po różnych głębiach chrześcijaństwa. I raczej musimy stwierdzić, że także i tutaj odnajdujemy po raz kolejny spójną naukę Pisma Świętego o jedności i wspólnej odpowiedzialności lokalnych zborów w jednym ciele. Także pouczający jest przykład jedności w Izraelu. W Starym Testamencie Bóg uznawał naród izraelski za swój lud. Pan Bóg sam obrał sobie ten naród i jako ich Bóg mieszkał pośród nich. W Nowym Testamencie widzimy Boga budującego jeden kościół ze wszystkich narodów. Ten zbiorowy organizm uznaje
Pan Bóg za swój jeden lud i swoje jedno mieszkanie. Już wcześniej wskazałem na to, że co do zasady oraz działania, zbory nowotestamentowe charakteryzowała jedność. Zauważ również, że ta sama zasada jedności obowiązywała także zgodnie z zamysłem Pana Boga również w Izraelu oraz że cały Stary Testament kładł zawsze nacisk na jedność 12 pokoleń Izraela. Skoro Nowy Testament odsłania nam prawdę o wydarzeniach starotestamentowych, o starotestamentalnych wydarzeniach, mówiąc nam, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, oznacza to, że wszystko, co działo się w Izraelu, wydarzyło się dla naszego przykładu i napomnienia oraz że doświadczenia ludu izraelskiego i obowiązujące go przykazania były cieniem przyszłych dóbr. Cieniem przyszłych dóbr. Mówi o tym przecież Rzymian 15, rozdział 4, werset, 1 Koryntian 10, rozdział 11, werset, Hebrajczyków 10, rozdział 1, werset. Tak samo jak ofiary ze zwierząt składane w Nowym Przymierzu będą przecież cieniem przeszłych dóbr. Jak ważne jest więc, abyśmy zauważyli na tej podstawie zasadę jedności w przypadku Izraela. Skoro naród izraelski już był jednością, to o ileż bardziej ciało Chrystusa, czyli Kościół, stanowi jedno. I skoro niezależność była złem w Izraelu, jakże poważnym złem musi być ta niezależność w Kościele. Chcąc wskazać na kilka przykładów jedności w Izraelu, najlepiej, gdy zacytujemy słowa Charlesa Henry'ego McIntosha, który w trafny sposób skrótowo ujął ten temat. I to ten temat można zatytułować, że naród izraelski stanowił jedność. Naród stanowił jedność. Miasta i plemiona nie były niezależne, lecz związane między sobą świętymi więzami narodowej jedności, jedności, która miała swoje centrum w miejscu obecności Bożej. 12 plemion Izraela związanych było ze sobą absolutnie nierozerwalną więzią. 12 bochenków na złotym stole w świątyni stanowiło cudowny obraz jedności i każdy prawdziwy Izraelita uznawał tę jedność i cieszył się, radował się nią. 12 kamieni w korycie rzeki Jordanu, 12 kamieni na jego brzegu, 12 kamieni Eliaszowych na górze Karmel. Wszystkie świadczą o tej samej wzniosłej prawdzie, niepodzielnej jedności 12 plemion Izraela. Bogobojny król Hiskiasz rozpoznał tę prawdę, o czym świadczy jego nakaz złożenia ofiary całopalnej oraz ofiary za grzech za całego Izraela, o czym czytamy w 2 Kronik 29-24. Wierny Jozjasz również miał tę jedność przed oczyma, gdy podejmował reformatorskie działania i wprowadzał je we wszystkich krainach, które wchodziły w zakres posiadłości synów izraelskich, 2 Kronik 34-33. Paweł świadczył w swojej doniosłej przemowie przed królem Agrypą o tej samej prawdzie w słowach, której spełnienia spodziewa się dostąpić naszych 12 pokoleń, modląc się żarliwie dniem i nocą, o czym mówią Dzieje Apostolskie 26-7. Gdy spoglądamy w przód, w promienną przyszłość widzimy tę samą prawdę jaśniejącą niebiańskim blaskiem, gdy w 7 rozdziale Księgi Objawienia w otoczeniu niezliczonej rzeszy pogan naszym oczom jawi się 12 plemion opatrzonych pieczęcią i zachowanych dla wiecznych błogosławieństw. I w 21 rozdziale tej samej Księgi Objawienia, tej samej biblijnej księgi, widzimy imiona 12 plemion wyryte na bramach świętego Jeruzalem, siedziby i centrum chwały Boga i Baranka. Tak więc od złotego stołu
przybytku aż po złote miasto, zstępujące z nieba od Boga, mamy cudowny łańcuch wielu dowodów prawdy o niepodzielnej jedności 12 plemion Izraela. A gdyby ktoś zadał pytanie, gdzie widzisz tę jedność, lub jak jedność tę widzieli Eliasz, Hiskiasz, czy Jozjasz, lub Paweł, odpowiem prosto, przez wiarę. Spoglądali do wnętrza świątyni Bożej, gdzie na złotym stole leżało 12 bochenków mówiących o doskonałej odrębności i doskonałej jedności 12 plemion. Trudno o coś piękniejszego. Prawda Boża musi ostać się po wieczność. Jedność Izraela widziana była w przeszłości i będzie oglądana w czasie przyszłym, i chociaż obecnie nie jest dostrzegalna ze względu na przewyższającą ją jedność Kościoła, wiara mimo to cały czas wierzy w jej istnienie, trzyma się jej kurczowo i wyznaje ją nadal, nawet w obliczu 10 000 wrogich wpływów. Kwestia Jerycha jest kolejnym dowodem. Na przykładzie grzechu, jaki popełnił Achan w Jerychu, widzimy wyraźnie, jak Bóg postąpił z Izraelem na podstawie zasady ich narodowej jedności. Gdy Achan z plemienia Judy popełnił grzech, przekraczając zakaz pański i przywłaszczając sobie część z obłożonych klątwą dóbr Jerycha, Pan Jezus Chrystus rozgniewał się na całego Izraela i dopuścił do jego klęski w bitwie pod Aj. Gdy Jozue pytał Pana Boga o przyczynę porażki, otrzymał odpowiedź: Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem, wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. Księga Jozuego, 7 rozdział, 11 werset. Popełnione zło nie zemściło się tylko na Achanie, jego rodzinie czy jego plemieniu, lecz w bolesny sposób dotknęło całego Izraela. Bóg pociągnął do odpowiedzialności cały lud, ponieważ wszystkie plemiona stanowiły jeden naród. W jego doskonałym spojrzeniu, w Bożym doskonałym spojrzeniu, cały lud miał styczność z grzechem Achana i został przez niego zanieczyszczony. To nie rodzina Achana, czy samo plemię Judy zostało splamione grzechem i ponosiło za niego odpowiedzialność, lecz cały Izrael. Dlatego też ukamienował go cały Izrael, jak mówi Jozuego 7:25, usuwając w ten sposób obecne wśród ludu zło. Wtedy Pan Bóg odwrócił od Izraela swój gniew i znowu okazywał ludowi swoją przychylność. Ta sama zasada obowiązuje w Kościele Bożym i we wszystkich miejscowych zborach. Jeśli zgrzeszy jakaś osoba należąca do miejscowego zboru, cały zbór zostaje zanieczyszczony jej grzechem i jest odpowiedzialny za zajęcie się tą sprawą. W przeciwnym razie Bóg nie może dalej być obecny wśród nich. Również w sytuacji, kiedy jeden lokalny zbór daje przyzwolenie na zło, wówczas wszystkie zbory będące w społeczności z tym jednym zostają zanieczyszczone i muszą to zło osądzić. Kościół jest jedno, jak niegdyś Izrael, i wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność. Zasady Boże nigdy się nie zmieniają. Lekcję, jakiej Pan Bóg nauczył Izraela pod Jerychem, Kościół powinien wziąć sobie do serca, dlatego też jest ona szczegółowo wyłożona w nauce nowotestamentowej. Także mamy przykład zła w jednym z miast. W 5 Księdze Mojżeszowej, 13 rozdział, 12-15 wersetu, Izrael otrzymał pouczenia co do postępowania w przypadku otrzymanego doniesienia o uprawianiu bałwochwalstwa w jednym z jego miast. Należało gruntownie zbadać taką sprawę, i gdy się okazało, że relacja zgodna jest z prawdą, mieszkańcy miasta mieli zostać wytraceni co do jednego. Żaden z Izraelitów
nie miał prawa powiedzieć, co my mamy wspólnego ze złem na północy kraju w takim a takim mieście. Nie pozwalamy na to zło tutaj pośród nas. Każde miasto jest odpowiedzialne za zachowanie prawdy w obrębie swoich własnych granic. To lokalna sprawa, nie czujemy się za to odpowiedzialni ani powołani, by wtrącać się w cudze sprawy. Mowa taka przeczyłaby jaskrawo jedności Izraela. Zło było obecne w jednym z miast Izraela i postrzegane przez Boga jako obecne w kraju. Skoro również i to dane miasto należało do Izraela. Co więcej, wyraźny rozkaz Boga brzmiał: a jeśli byś usłyszał, to wyśledzisz, zbadasz, dowiesz się dokładnie, i tak dalej. Tak więc Izraelici byli zobowiązani, aby na podstawie zasady jedności w Izraelu i wyraźny nakaz Pana Boga wybadać sprawę i rozprawić się z zaistniałym złem. Mieli obowiązek dowiedzieć się, czy taką obrzydliwość uczyniono pośród ciebie. Tak właśnie czytamy w wersecie 14. Nie była to od tak po prostu sprawa zaistnienia zła gdzieś tam w jednym z wielu miast, lecz pośród ciebie, czyli w Izraelu. Zgodnie z myślami Pana Boga, zło w jednym mieście było nieuchronnie sprawą całego Izraela. Gdyby każde miasto i każde plemię przyjęło tu niezależną postawę, arcykapłan mógłby zdjąć ze złotego stołu przybytku 12 chlebów pokładnych, które leżały tam przed Panem, i rozrzucić je wokół, gdyż jedność Izraela przestałaby być faktem. A jednak niezależność taka nie była dozwolona w Izraelu. Również i dzisiaj nie jest ona wolą Bożą dla jego jednego kościoła. Widzimy zatem, że nawet pouczenia, jakie Bóg niegdyś udzielił Izraelitom, podkreślają zasadę jedności, wspólnej odpowiedzialności oraz zjednoczonego działania i wiążą się z myślami zawartymi w Nowym Testamencie, za pomocą których wykazałem Bożą drogę dla Kościoła w kwestii relacji międzyzborowych.